Owego dnia zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, także łódź już się napełniła wodą. On zaś spał w tyle, łodzi na węzgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy. On powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: kim on jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne? Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy bracia, rozpocznijmy nasze medytowanie nad słowem, które do nas przed chwilą dotarło, od fundamentu. W łodzi z Jezusem nie są jacyś ludzie nieobeznani z rzemiosłem rybackim. To nie są jacyś miękcy ludzie, to twardzi rybacy. Doświadczeni, zahartowani w niejednej burzy na Jeziorze Galilejskim, bo te burze były niezwykłe, choć to jezioro gwałtowne i niebezpieczne. Jeżeli oni się zaczynają bać, to znaczy, że sytuacja jest poważna. Ta scena, która się kończy zarzutem Jezusa do swoich uczniów: czemu mi nie ufacie? Skąd ta słaba wiara? Można by sparafrazować. Dlaczego nie macie ufności? To są niezwykle ważne pytania. Bardzo często w takim popularnym spojrzeniu na wiarę czasem wynika to z bez wątpienia również z błędnego duszpasterstwa. Wydaje nam się, że wiara to jest akceptacja i przyjęcie pewnej puli prawd, zasad, zaakceptowanie tego, że to wszystko przede wszystkim wjedzie w całą przestrzeń moralnych zachowań. Bez wątpienia nie da się wierzyć niezależnie od życia, od sposobu, w jaki się żyje. To jest pewne. Ale Jezus dzisiaj mówi nam coś bardzo istotnego. Coś, co jest bez wątpienia sercem wiary. Dlaczego mi nie ufacie? Kiedy chciałoby się powiedzieć jednym zdaniem, co to znaczy wierzyć, to trzeba by użyć prostego zwrotu: ja ci ufam. Ja tobie ufam. Zdecydowanie to jest pierwsze przed wszystkim, co wiem, czego się nauczyłem i co poznałem. To jest zdecydowane. Ciekawa rzecz, że taki człowiek i na taką skalę intelektualista i niezwykle uzdolniony, jakim był kardynał Ratzinger, później papież Benedykt przecież, w swoich medytacjach o wierze bardzo mocno to akcentuje. Ja ufam ci, polegam na tobie. Ty stwarzasz mi pewność drogi i życia. Drodzy bracia, w męskim spojrzeniu na wiarę, w tym wszystkim, co spróbujemy się później zatrzymać jeszcze
chwilę refleksji z czytań, ale chciałbym tylko dotknąć. Ten typ spojrzenia jest niezwykle istotny. Zaufać. Taki jest sens tego słowa chrześcijańskiego. Ja wierzę. Nie wierzę w coś, wierzę komuś. I z tym się wiąże cała formacja do wiary. Z tym się wiąże to wszystko, co my nazywamy potem zachowaniem, tradycjami, liturgią i tysiącem różnych rzeczy. Będzie to oznaczało, że w pierwszym rzędzie wiara nie jest jakimś wielkim gmachem uzbieranych zasad, twierdzeń, które poznając i zachowując rozwiążą nam problem naszej wiary. To bardzo ważne, żeby zdawać sobie sprawę, że powierzenie się Bogu jest u fundamentów mojej wiary. Każdej, bez wyjątku, mojej, waszej, wszystkich, jak tu jesteśmy i wszystkich, których spotykamy, bez wyjątku. I oczywiście trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że wiara ma też swoje treści. Oczywiście, że tak. Że są prawdy wiary, które trzeba przyjąć, użyć rozumu, próbować na taką skalę, jak można dotrzeć do niej. Ale po drugiej stronie jest Bóg. Nawet w wypadku relacji z człowiekiem z ogromnym trudem Go poznajemy. Zaskakujemy siebie czasem, znając siebie przez lata, przyjaźniąc się, czy nawet kochając. Zaskakujemy siebie. Człowiek jest misterium. A co dopiero wierzę, gdy mamy do czynienia z Bogiem. Ta świadomość, która powoduje, że godzimy się na to, że wchodzimy w świat, który nie do końca jest wytłumaczalny dla nas ludzi, nawet do pojęcia. We współczesnym świecie będziemy mieli swoją blokadę, bo ten współczesny świat zrobił coś takiego, że próbuje lansować bardzo niemisteryjny sposób patrzenia na życie. Że właściwie tak naprawdę to pewność mają tylko twierdzenia nauk ścisłych. Wiecie o tym dobrze, to się powtarza, weszło nawet w obiekt takiego potocznego języka. Między ludźmi jest chemia. Nieraz się uśmiecham, jak czytam te powtarzające się próby wytłumaczenia miłości ludzkiej przez reakcje chemiczne w mózgu. Nie wytłumaczą żadnej ofiarności, szacunku wobec drugiego człowieka, poświęcenia, oddania życia. Nie da się tą metodą reakcji przejść. Ale współczesny świat ma na to ochotę, a my w nim żyjemy, więc będziemy się zderzali czasem z sytuacjami, kiedy by trzeba przekraczać granice i wchodzić w ten świat ufności. Każdy z nas idzie ze swoją historią życia. Ona jest warunkująca. Ja przytoczę takie zdarzenie z rekolekcji, kiedy ktoś po 30 latach, proszę sobie wyobrazić, 30 lat, starania i troski po raz pierwszy wypowiada słowo Ojcze. Tak potworne było doświadczenie własnego ojcostwa, że człowiek przez 30 lat zaczyna najcudowniejszą modlitwę nauczoną przez Jezusa. Ojcze nasz rozpoczyna bez pierwszego wersetu. Nie był w stanie wypowiedzieć do Boga słowa Ojcze, bo mu się kojarzyło ze wszystkim, co najokropniejsze. Takie są uwarunkowania ludzkie. Bardzo często te wszystkie zakłócone relacje w dzieciństwie wydają potem owoce pewnych trudności, które są. Ale pokonanie tego wszystkiego jest możliwe właśnie drogą zaufania Chrystusowi. Zauważmy, że kiedy Jezus powołuje uczniów, piękne to jest w opisie świętego
Jana Ewangelisty, Jezusa pokazuje pierwszym uczniom i swoim uczniom Jan Chrzciciel, twardy mężczyzna, który wie, jaką ma rolę w życiu, akceptuje ją, ma Jezusa pokazać. Nie on ma być pierwszy, powtarza to zresztą. Zna swoje miejsce i ono go dowartościowuje. Nie musi być na pierwszym miejscu. Dla niego jasne jest w relacji z Bogiem, że spełnia rzecz niesamowitą na przełomie testamentów. Ma przygotować drogę temu, który dla całego świata jest Zbawicielem. Myślę, drodzy bracia, że analogicznie wasza postawa jako liderów w różnych miejscach jest do tej Janowej bardzo podobna. Nie tylko samemu być blisko Jezusa, ale próbować Go pokazać. Bardzo często współczesnemu człowiekowi pokazać, to znaczy pokazać życiem. Ja ciągle zachowuję pamięć biskupa, który udzielał mi święceń biskupich. Był biskupem Wielkiej Administracji Apostolskiej w Gorzowie, później podzielonej na trzy diecezje. Biskup Pluta, sługa Boży dzisiaj, który tłumaczył bardzo często w mojej kleryckiej młodości, później kapłańskiej, kiedy mówił, jest bardzo dużo ludzi, którzy nigdy do ręki nie wezmą książki Ewangelii. I dlatego musicie mieć wypisaną Ewangelię na waszych rękach i twarzach, żeby ci, którzy Ewangelii książki nie wezmą do ręki, jednak ją przeczytali. To niezwykle konkretne zdanie, które tłumaczy nam coś bardzo istotnego. To pokazanie Jezusa dzisiaj bardzo często dotyczy nas. Zdziwienie. Zauważyliśmy wszyscy przecież, że Ewangelia kończy się tym stanem, zdumieniem apostołów. Kim on jest? Że wichrom każe ucichnąć morzu? Kim jest ten? Zadać sobie to pytanie dzisiaj, to czy znaleźć odpowiedź na to pytanie, to spotkać człowieka. I chcielibyśmy zdawać sobie z tego sprawę, że w tej drodze wiary są różne etapy. I musi nam wystarczyć miłości, tak jak wystarczyło Jezusowi. Człowiek pozostaje tak długo chrześcijaninem, jak długo zależy mu na tej głównej obietnicy. Przyjaźń z Jezusem daje ci gwarancję wygranego życia, ale wygranej wieczności. Ta ufność fundamentalna powoduje, że mogę się nazwać uczniem Jezusa. Nawet jak po drodze będę powoli, krok po kroku poznawał Ewangelię, rozumiał go bardziej. Myślę, że w duszpasterstwie męskim bardziej jeszcze trzeba by zdawać sobie z tego sprawę. Trzeba by zdobyć się na tę piękną jezusową cierpliwość, który prowadzi tak swoich uczniów, tak a nie inaczej. Ucząc ich krok po kroku, wyrzucając kiedy trzeba ich niewiarę, ale jednak prowadząc. Drodzy bracia, z tej perspektywy, w tej ewangelicznej Bożej ekonomii odkupienia nie ma różnicy między mężczyzną a kobietą. Nie ma hierarchii, że ktoś jest ważniejszy. Jest taki piękny tekst z listu do Galatów w 3 rozdziale, 27 wierszu, 28. Bo którzykolwiek jesteście ochrzczeni w Chrystusie i przyoblekliście się w Chrystusa, nie ma mężczyzny ani kobiety. Chodzi o fundamentalne sprawy ufności. A jednak jesteśmy stworzeni jako mężczyźni i kobiety. Pomimo, że nie chodzi absolutnie o takie hierarchizowanie ważności, kto tu jest ważniejszy i pierwszy, to chodzi jednak o to, że tą drogą zbawienia
idą kobiety i mężczyźni ze swoją kobiecością i męskością, z tym rozróżnieniem, z tą innością, którą jesteśmy. Ważne, żeby uświadomić to sobie. I drodzy bracia, my mamy coś do zrobienia w Europie, ponieważ w analizach, które są i to robione przez naprawdę największych teologów naszych czasów, czy szczególnie może drugiej połowy XX wieku, to przecież nie tak dawno on się skończył, pojawia się ten temat chrześcijaństwa, które w tym wydaniu jest żeńskie albo zniewieściałe. I z niedostatkiem tego, co jest męskie. Z niedostatkiem jakby tego wymiaru. I to dotyczy różnych rzeczy, również duszpasterstwa, również sposobu, w jakim to się dokonuje. My, jako mężczyźni, mamy w swym wymiarze jedną rzecz istotną. Ze swej natury jesteśmy zwróceni ku światu zewnętrznemu. Mamy większą tendencję do tego niż nasze siostry, kobiety. I w tym wymiarze również duszpasterstwo musi być naznaczone tym, co jest męskim czynem, jest mocne. Ten niedostatek tego wymiaru jest dla nas zadaniem, bez wątpienia. Ono nie jest takie na całym świecie. My nie możemy mówić, że tak jest wszędzie, bo to nieprawda, ale tak na pewno jest w Europie. Bez wątpienia, tak jest w Europie. I gdy spojrzymy na to, mamy kilka aspektów, kilka naszych pięknych cech, które trzeba by sobie uwypuklić w tym kontekście dzisiejszego wołania. Jeden z największych teologów minionego wieku, Ranner, powiedział, że powiedzieć mężczyźnie komplement „jesteś sprawiedliwy” jest zdecydowanie większym komplementem niż powiedzieć „masz serce”. To wyraża pewne cechy. I chciałbym do tego nawiązać dzisiejszy dialog między prorokiem a władcą, który miał wtedy absolutną władzę, jest właśnie taki. Dokonałeś czynu drańskiego. Nie tylko zrezygnowałeś, ale poszedłeś przeciwko Bogu. Nie zachowałeś tego, co On mówi. To jest ten wymiar wiary jednak, związany ze słowem, które Bóg przekazuje. I ten, który nie musiał wtedy, w tamtych czasach, nikogo słuchać, jednak reaguje wspaniale. Zgrzeszyłem. I to jest też męskie. Tak, trzeba zacząć inaczej. Ten cały opis po czynie przecież zabójcy, bo wysyła męża na pewną śmierć, nawet proponuje, żeby go tak ustawić w walce, żeby zginął, po to, żeby być z jego żoną, jest na tyle jasny i podły, że prorok mówi, cały Izrael będzie wiedział, że tak się zachował wielki Dawid. Ale to pokazuje też, że wielkość ma drugą stronę medalu i że trzeba wobec siebie ogromnej prawości, jasności, klarowności. I trzeba się nad tym ciągle zastanowić, żeby wiedzieć, że tak jest. I niekoniecznie od tego uciekać, przeciwnie, zmierzyć się z tym. Chrześcijaństwo i Kościół są raz na zawsze ustanowione. I to jest oczywiste, ale w konkretnych miejscach świata, na przemienności czasu i wieku, przychodzą chwile, kiedy pojawia się niedostatek, kiedy czegoś brakuje.
bez najmniejszych wątpliwości. Tej strony męskiej obecności w Kościele, jako mężczyźni, dzisiaj nam brakuje. Nie musimy iść po tych samych tropach, a nawet nie pójdziemy. Nie poradzimy sobie może nawet z taką formą czy taką ilością czasu, nabożeństw czy czegokolwiek, ale musimy sobie poradzić z tak piękną obecnością Boga w nas, że nasze czyny, nasze postawy, nasze życie będą pełne Ewangelii. Żeby być człowiekiem modlitwy, nie trzeba odmawiać nie wiadomo ilu modlitw. I nie zawsze jest tak, że to nawlekanie wielu akurat nie jest głębszą modlitwą. Czasem trzeba krótko i po męsku dać Bogu miejsce we własnym sercu i konsekwentnie iść Jego drogą. Wiara ma, ta ufność Jezusowi wyraża się tym, że idzie się po Jego tropach. Stąd potrzebna jest znajomość Jezusa i Pismo Święte w ręce, po to, żeby iść po Jego tropach. To jest bezpieczne. Nie ma drugiego tak wolnego człowieka, jakim był Jezus. I nikogo, kto ma taką ogromną miłość i kto jest tak zdecydowany i kogo stać aż na tyle, by poświęcić życie. To są piękne znamiona i wcale nie niemęskości. Mnie bardzo uderzyło, kilkakrotnie się odwołuję do tego, znalazłem, nie pamiętam, na której stronie internetowej, czy ktoś mi podesłał piękne świadectwo ojca. Nie tak dawno to się rozegrało, nie w Polsce. Młody chłopczyk, synek, miał poważny zabieg, operację guza mózgu i została mu brzydka szrama. Dzieci w swojej nieświadomości potrafią być okrutne. Dorośli się gapią na małe dziecko, które idzie z tym śladem. Więc co ojciec robi? Goli sobie głowę i każe sobie wytatuować identyczny ślad, jak cięcie na głowie swojego dziecka. I mówi, jak mają patrzeć na nas, to niech patrzą na nas dwóch. To jest to, co w tej wierności jest niesamowite, niezwykłe, mocne, ale właśnie takie. Drodzy bracia, tu w tej części, którą jest Europa, bardzo nam potrzebny jest ten nurt, w którym weszliśmy, w którym weszliśmy, razem idziemy. Ta religijna żarliwość męska wyraża się właśnie w takim jasnym, klarownym działaniu. To jest nasze zadanie. Dzisiaj Bóg nam mówi, ufajcie. Ta burza to nie tylko wydarzenie jednorazowe, to jest jeden wielki znak, symbol, że będzie tak przez wieki. Zawsze jest jakaś burza, zawsze coś w nas uderza, zawsze coś rozkwiewa świat. W różnych etapach historii zupełnie różne uderzenia. Zostaje fundament. Czemu mi nie ufacie? Do tego serca wjedzie całe duszpasterstwo, zresztą każde, bez wyjątku. Męskie, żeńskie. Wiedzie tylko po innych tropach, po innych drogach. W inny sposób. Pięknie się uzupełniając, stając się kompatybilne, używając języka komputerowego i tworząc pięknie całość. W całym duszpasterstwie męskim chcemy to, co z nas, wprowadzić w sposób dynamiczny, żywy, w świadectwo Jezusowego Kościoła. To Jego jest Kościół, nie nasz.
My w Nim jesteśmy. To nasze szczęście. To łaska. I idąc tą drogą, możemy wnieść w ten świat wiele pięknych rzeczy. Drodzy bracia, dobrze, że tu jesteście. Dobrze, że jesteście tam w swoich miejscach. I dobrze, że tym własnym czynem powtarzacie wbrew burzom czy trudnościom. My Ci ufamy. To pierwsze. Potem już wszystko jest możliwe.